Cześć moi kochani, dzisiaj będzie filmik o taniznach, które pięknie pachną. Taniznach z marki Avon, który chyba wszyscy znacie. Markę, którą wszyscy znacie. No, ja wiem, że perfumy Avonu czasem spotykają się z takimi niepochlebnymi opisami, że to są perfumy, które zawsze pachną tak samo, że jest zawsze jakiś taki vibe avonowski. I ja sama tak myślałam. Natomiast troszkę... Już tak nie myślę, bo spotkałam się z kilkoma zapachami, które naprawdę są inne i widzę, że Avon naprawdę dobrze sobie radzi z podążaniem za trendami. Chciałabym Wam pokazać dzisiaj serię, która jest naprawdę przyjemna i każdy z tych zapachów jest wyjątkowy i myślę, że spodobają się bardzo wielu osobom. Parametry jak na cenę, śmieszną cenę, są naprawdę dobre i zapachy, no powiem Wam, że nie sądzę, żeby ktoś się zorientował, że to jest Avon. Są to zapachy z serii Today, Tomorrow, Always, takiej bardzo znanej serii. Ja bardzo lubię zapach Today, on jest dla mnie cudny i pachną piękną akacją. Pachną akacją, czyli tak zwaną robinią akacjowatą. Tak, robinię zwaną akacją, tak, bo akacje są w Afryce, a robinia akacjowata to jest to drzewo, na które my mówimy akacja. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam, ale właśnie tutaj chyba tak pachnie, tak kremowo, ale jest ta robinia, ale nie ma jej w nutach. Linia, o której opowiem, jest z 2020 roku i są w niej trzy zapachy. Mam na obecną chwilę dwa, natomiast wąchałam też ten trzeci, więc będę miała okazję Wam powiedzieć. Filmik, mam nadzieję, że uda mi się ubrać wszystkie słowa, tak żebyście sobie gdzieś tam obejrzeli przy okazji ich krótkiej chwili. Pierwszy zapach to jest zapach, który chyba najbardziej mi się podoba. Jest to First Date of the Turkish Rose i flakonik. Wygląda tak. Powiem Wam, że jak na Avon flakoniki są naprawdę bardzo ładne, minimalistyczne, eleganckie. Tu jest taka właśnie Elixir of Love, taka jakby zdarta troszkę tam, tak jakby to było wydarta kartka z takiego ładnego jakiegoś pergaminowego papieru. Kształt flakoników ładny, plastikowa zatyczka, ale wszystko wydaje mi się trzymać się kupy i bardzo ładnie wyglądają. Zresztą ten następny, one wszystkie tak samo wyglądają, tylko mają inne kolory tych takich emblematów imitujących lakę, tak jakby to było z laki zrobione. Trzeci też taki ma chyba niebieski, mogę się mylić, albo zielony. Pierwszy First Date of Turkish Rose. Czytam Wam nuty, kochani, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Nuty głowy: śliwka damasceńska, poziomka bergamotka, nuty serca róża damasceńska, magnolia piwonia, nuty bazy wanilia piżmo, drzewo sandałowe. Jak widzicie, są tutaj te owocowe nuty, jakieś cytrusowe w nutach głowy. Niemniej jednak dla mnie te perfumy pachną głównie różą. Są to perfumy bardzo nawiązujące do montalowskich nut, popularnych perfum, takich nut różanych, ale gourmand w takich klimatach. Jeszcze wmąchnę tu dla Was, ale no zupełnie tak. Jest tutaj taka delikatna nutka, może tych poziomek z wanilią gdzieś tam w tle, ale jeżeli lubicie gourmandowe róże, takie jadalne jak z pączków, myślę, że te perfumy Wam się spodobają. Są mocno komplementogenne, bo dostałam za nie no, komplementy w pracy i to chyba ze dwa razy, a moje panie asystentki się nie spodziewały, że to Avon i te perfumy wszystkie, one chyba po 40-60 zł są tam w katalogu, niemniej jednak na OLX-ie i na takich stronach albo gdzieś tam od konsultantki na Allegro możecie sobie je koło 20 zł capnąć, 20-30 zł za flaszkę, więc prawie jak za darmo, a zapachy naprawdę parametry trzymają niezłe. Jest tutaj taka delikatna chmurka tej poziomki i takiej wanilii, która daje właśnie jeszcze bardziej gourmandowe klimaty. Dla mnie mocno drożdżówkowa, ładna róża. Jeżeli lubicie montalowskie nuty, a z jakichś po prostu normalnych powodów Was nie stać, a chcecie tak pachnieć, myślę, że wiele osób, albo nawet prawie nikt, nie zorientuje się, że pachniecie po prostu Avonem i z zadowoleniem możecie wycelować w ten zapach. Natomiast, jeżeli szukacie czegoś bardziej na lato, w klimatach Neroli Blanche od Acqua Allegorii, którego akurat stałam się posiadaczką przez wymianę i gdyby nie to, to powiem Wam, że nie wiem, czy bym miała takie fajne porównanie dla Was. Jeżeli lubicie właśnie takie nuty neroli, wakacyjne, troszkę olejki do opalania, to tutaj wchodzi cały na, no nie wiem, na biało to nie, ale na taki... na biało, trochę na żółto-biało. Falling in love with Neroli and Iris. I tutaj powiem Wam, że no, stałam się posiadaczką tamtej Acqua Allegorii
i porównywałam je i są totalnie do siebie zbliżone. Wiadomo, akwaalegoria ma troszkę lepszą trwałość i jest taka troszkę ciekawsza w całokształcie, bardziej te nuty gdzieś tam grają. Natomiast tutaj ponownie myślę, że nikt się nie zorientuje, że pachniecie Avonem. Kwiat pomarańczy w takim słodkim, olejkowym wydaniu, nie męczącym, nie sztucznym mi się wydaje, no po prostu przyjemnym na lato, jeżeli lubicie takie klimaty, jak najbardziej polecam i zaraz przeczytam Wam jeszcze dokładniej nuty. Tutaj nuty głowy: cytryna, petit grain, mandarynka, nuty serca, esencja neroli, kwiat pomarańczy, irys, nuty bazy, piżmo, wetyweria, benzoes. No i tak właśnie, to jest taka fajna, podkręcona, cytrusowa nuta tymi właśnie neroli, kwiatami pomarańczy, to petit grain też czuć, bo to chyba też jest, to jest jakoś liść chyba tego kwiatu pomarańczy. Dokładnie nie pamiętam, ale jest to wszystko gdzieś tam połączone. To jest taka grupa zapachów właśnie typowo jak olejki do opalania, taka z lekką tą kremowością, taką aksamitnością, ale właśnie z taką cytrusowym sznytem, ale takim słodkim. Myślę, że to jest zapach, który, no ponownie, tak jak już przed chwilą powiedziałam, nikt się nie zorientuje, że macie do czynienia z Avonem. I trzeci zapach, tutaj macie flakonik, jest srebrny, czyli źle trafiłam z tymi emblemacikami. No, powiem Wam tak, ja go miałam przez chwilę i po nutach stwierdziłam, że spróbuję, chociaż bałam się trochę jaśminu, bo one nazywają się A Marriage of Jasmine and Tuberose, czyli małżeństwo jaśminu i tuberozy. Ja z jaśminem mam takie trochę na dwa razy, bo nie lubię jak za bardzo wybrzmiewa, bo mnie troszkę mdli. Na przykład alienów od Muglera nie mogę. Więc trochę się bałam, ale weszłam w komentarze, w opinie i bardzo dużo osób polecało, że to jest najładniejszy zapach całej linii. Dla mnie akurat jest ładny, ale nie najładniejszy, bo tamte mi się bardziej podobają. Tutaj w nutach głowy miał być bez mandarynka pomarańcza, nuty serca jaśmin, tuberoza, gardenia i nuty bazy kwiat pomarańczy, wanilia i bursztyn. Czyli bardzo ciekawie, zwłaszcza z tym bzem, który ja bardzo lubię, zapach lilaka w perfumach, doceniam i chętnie szukam. Natomiast jak ja dostałam tę flaszkę, jak ją wyciągnęłam, zrobiłam testy, to dla mnie głównie pachniało tuberozą. To były dla mnie tuberozowe perfumy i tyle. I dziwne, dlatego że trafiłam na dwie albo trzy opinie gdzieś u dziewczyn nagrywających, na pewno Sylwia z kanału Perfumy z innej beczki, z mężem nagrywali filmik o właśnie tych perfumach i oni mówili, że pachną jaśminem i też Parasola chyba też nagrywała o nich, że właśnie czuję jaśmin. Ja jaśminu, mimo że nie lubię tej nuty i wiecie, mogłaby mnie odstraszyć, w ogóle tam nie czułam, w ogóle zero jaśminu. Dla mnie to były perfumy tuberozowe. Ale tak jak mówię, no dużo osób czuje tamten jaśmin, więc pewnie jest to udane małżeństwo jaśminu i tuberozy, czyli perfumy bardziej białokwiatowe dla wielbicieli białych kwiatów. Jak najbardziej myślę, że powinniście spróbować, zwłaszcza że cieszą się bardzo dużą popularnością i ja lubię nagrywać takie opinie, które też uwzględniają inne zmysły, inne podejście do tematu innych osób. Lubię czytać opinie innych, żeby móc dla Was to bardziej obiektywnie niż subiektywnie powiedzieć, chociaż temat perfum jest subiektywny. Dla mnie perfumy tuberozowe i nie zostawiłam ich dlatego, że mam odlewkę Armaniego My Way Intense, które są dla mnie tuberozą do potęgi entej i jak mam ochotę na tuberozę, to tamtą odlewkę sięgam, po nią sięgam od czasu do czasu. Nie jestem aż taką fanką, bo czasem tuberoza potrafi mnie zmęczyć i dlatego je poszły w świat od razu w zasadzie po zakupie. No bo miałam tamte i tak jak mówię, no jedna tuberoza mi wystarczy i mam akurat odlewkę tamtych. Natomiast, no może też w nawiązaniu do właśnie My Way Intense i tamtych klimatów powstały te perfumy. Tamte mogę porównać, jeden do Montalowskich Róż, drugie do Aqua Allegory. No a te właśnie bardziej do jakichś tuberozowych turbo zapachów. Mimo że one nie są takie zwalające z nóg, bo to są zapachy o bardzo dobrych parametrach, wyczuwalne, no bo mówię, dostałam za nie komplementy, nie są jednak takimi, no, kosiarzami po prostu, że wiecie, wy perfumujecie się i wszyscy padną po prostu od mocy zapachu. Poczują, ale nie padną. I ja je czułam na sobie dość dobrych parę godzin i za cenę właśnie tych 20-30 zł, no to naprawdę polecam. Także to by był mój taki króciutki filmik o tanich perfumach. Myślę, że takie przydają się, bo wiem, że dużo osób szuka po prostu dobrych zapachów w niskiej cenie, które można dostać. I to nie jest tak, że musicie mieć od razu perfumy za 600 zł. Powiem Wam, że czasem te drogie perfumy mnie bardziej rozczarowują niż te tanie. Tak.
Dajcie znać, czy znacie tę linię, dajcie znać, czy z Avonu albo Oriflame'u macie jakieś perfumy, które bardzo lubicie, które koniecznie powinnam spróbować, które są zupełnie inne i mogłyby mnie zainteresować. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem, pa!